Witam, nazywam się Mateusz Husak. Jestem uczniem szkoły podstawowej sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie. Chciałbym przybliżyć Państwu sylwetkę Antoniego Szyndla, bohatera powstania styczniowego i przykładu polskiego patrioty. Jesteśmy na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. Co roku przychodzę tutaj razem z rodzicami, aby zapalić znicz na grobach żołnierzy. Zaintrygował mnie grób Antoniego Szyndla. Pisze na nim, że jest on weteranem powstania styczniowego i kawalerem orderu Virtuti Militari. Gdy IPN ogłosił konkurs, postanowiłem sprawdzić, czy i Antoni Szyndel nie został odznaczony Krzyżem Niepodległości. Na stronie konkursowej w wyszukiwarce osób nagrodzonych odznaczeniem znalazłem informację, że porucznik Antoni Szyndel otrzymał Krzyż Niepodległości z mieczami w 1930 roku. W monitorze polskim z 1930 roku numer 260 pozycja 350 wyszukałem potwierdzenie informacji o przyznanym odznaczeniu. Właśnie wracam z biblioteki. Znalazłem tam wiele ciekawych informacji i wypożyczyłem te dwie książki. Szczególnie w tej książce Ja, obywatel Lublina Stefana Przesmyckiego jest rozdział poświęcony Antoniemu Szyndlowi. W książce Stefana Przesmyckiego znalazłem informacje o żyjących potomkach naszego bohatera. W internecie znalazłem numer telefonu do żyjącego wnuka, który na cześć swojego dziadka nosi to samo imię. Poza tym pora odwiedzić Warszawę, gdzie mieszka ostatni żyjący świadek, który znał osobiście naszego bohatera. Ty 6 lat, jak zmarł dziadek, przyjechałem razem ze swoim ojcem, to znaczy synem dziadka Antoniego Szyndla. Ojciec miał na imię Stanisław, a ja Antoni, po dziadku. Tak. No i będąc takim małym chłopcem, widziałem bardzo dużo oficerów. Między innymi przy trumnie dziadka stało 4 z szablami. Strasznie się ich bałem, no ale potem jakoś mnie tam ojciec uspokoił, że tam nic mi się nie stanie. I straszna burza wyszła w czasie tego pogrzebu. Ludzie pomogli, ale jednak mimo wszystko nie uciekali i doszli do tego cmentarza. Tam na tym cmentarzu pamiętam, że były salwy oddawane, honorowe bodajże. Ciało złożone w takiej kaplicy. No i na drugi dzień dopiero już ja nie jechałem, tylko ojciec sam pojechał, już tam go przenieśli do tego grobu. I już później zacząłem chodzić do dziadka, bo będąc jeszcze jakiś rok temu, to byłem, kiedy dziadek tam żył. No i dziadek właśnie chciał zobaczyć, czy ja podobny jestem do rodziny Szyndlów. No wziął mnie na taki wersalka, to była z takim lustrem. Siedział tam i postawił mnie koło siebie i tak, jesteś podobny, będziesz oficerem. No i choroba, zrobiłem się tym oficerem.